Siemanko, witajcie w pierwszym odcinku na moim kanale. Chciałbym was bardzo serdecznie powitać na moim kanale, który będzie głównie, na którym głównie będzie FIFA, ale myślę, że pojawią się też różne inne gry. Tutaj na timelapsie macie naszego zawodnika. Nazywa się Maciek Kaczmarek dokładnie. Tutaj macie wszystko przyspieszone, jaką powstałą. Zaraz zobaczycie, w jakim klubie będzie grał. Gra na pozycji środkowego pomocnika ofensywnego. A klubem, w jakim będzie grał, będzie Śląsk Wrocław. Poziom legendarny, 4 minuty, wszystko w porządku. No i zaczynamy turniej przedsezonowy zaraz, tylko pierwsza sesja treningowa. Tu statystyki nie są jakieś wymagające. 5 okazji wypracować, średnia też nie jest bardzo wysoka. Myślę, że na spokojnie tutaj będziemy rozwijać naszego zawodnika. I wszystko będzie się toczyć po naszej myśli. Pierwszego meczu niestety nie mam, ponieważ nic się w nim nie działo. Nie chciałem go umieszczać. To by był wynik 0-0, tak się zakończył. Tak wam tylko mówię, bo komentarz nie jest na żywo. Też od razu mówię. No tutaj trening był robiony. Wiadomo, żeby rozwijać. Zaraz przejdziemy do pierwszego meczu, w sumie do drugiego, bo w pierwszym wynik był 0-0. Nic tam naprawdę ciekawego się nie działo. A kolejne spotkanie już było troszkę ciekawsze, a zaraz się przekonacie dlaczego. Tutaj mamy takie małe podsumowanie naszego pierwszego meczu. No, poszło tam całkiem, były jakieś tam badania, ale nie było żadnych akcji konkretnych. Lecz teraz przechodzimy do drugiego meczu, w którym już coś się zadziało, naszego drugiego meczu w Śląsku Wrocław na wyjeździe. Pierwsza akcja była w minucie 47. W dociągnięciu trzeciej gry pierwszej połowy. No, pierwsze dostaliśmy podanie, potem postanowimy rozegrać. Zawodnik jeszcze wycofał, potem znowu dostaliśmy podanie. No i udało nam się wyjść i strzelić pierwszą bramkę w klubie w turnieju przedsezonowym. Jeszcze to nie jest liga, ale będzie już niedługo. No i takim wynikiem zakończyła się pierwsza połowa, ale mecz nie zakończył się takim wynikiem, bowiem zaraz tutaj mamy powtórkę i w drugiej połowie mieliśmy akcję w 54 minucie. Mieliśmy piłkę, podaliśmy pierwszą. Potem otrzymaliśmy piłkę zwrotną. Później było wypuszczenie do Mączyskiego, jeżeli dobrze pamiętam, strzał w lewy dolny róg. No i mamy bramkę na 2-0. I tak się skończyło to spotkanie. Wygrywamy pierwsze punkty w turnieju. No i zaraz zobaczycie, co było dalej. Ocena meczowa tego meczu to była nasza 8,7. Myślę, że całkiem nieźle. Po meczu postanowiłem sprawdzić, kto został zawodnikiem meczu. Ale niestety nie byliśmy to my. Był to nasz kapitan Krzysztof Mączyński. No i tak się skończyło. Następne spotkanie postanowiłem przesumulować, ponieważ mieliśmy bardzo mało siły. 15-latek szybko się zmęczył wraz po dwóch spotkaniach w kilku dniach. Ale udało się wygrać 2-1 na symulacji. Ja wiem, jak symulacją jest w FIFA. No i teraz doszliśmy do półfinału, a półfinał, powiem wam, był bardzo ciekawy. No, zaraz przekonacie się dlaczego. Graliśmy z zespołem, nie wiem do końca jakiej ligi, ale nie było łatwo. Rozstrzygnięcie odbyło się dopiero w rzutach karnych. Nasz pierwszy zawodnik strzelił prosto w środek, bramkarz to bronił, następnie kapitan drużyny ich spudłował. Następnie do 11 podszedł kolejny nasz zawodnik, tym razem trafił. Następnie podszedł zawodnik z ich drużyny. No i oczywiście też trafił. Następnie podeszliśmy do rzutu karnego my. No i zaraz zobaczycie, jak to się skończyło. Tak jest, bramka rzutu karnego w półfinale, w drugim przedsezonowym. Następnie z ich drużyny nie trafił, bo bramkarz popisał się świetną interwencją. Następnie z naszej drużyny trafił. Jeżeli dobrze pamiętam, teraz będzie ostatni rzut karny, zawodnik z numerem 15, no z pudłową dokładnie, i przechodzimy dzięki temu do finału. A w finale było jeszcze bardziej ciekawie, oczywiście
już taki słynny tekścik, jak zauważyliście w pierwszym filmie. Zobaczycie za chwilę. Półfinale, zmierzymy się z zespołem Nerdios, jeżeli źle czytam, to przepraszam. Jest to zespół z ligi francuskiej. Jeszcze przed meczem sportowym sprawdzić naszą kondycję. Nie było na jakimś wysokim poziomie, ale skoro to finał, to postanowiłem go rozegrać. Oczywiście na wyjeździe, na stadionie Paris Saint-Germain graliśmy. No i nic się nie działo przez 80 minut, dokładnie 90. W 90 minucie przeciwnicy zadają nam cios, myślałem, ostateczny cios, że tak powiem. Myślałem, że będą kolejny rzut karny, ale Zivonik Sisoko trafia tuż naprawdę przed końcem meczu i nie mieliśmy szans. No i przegrywamy finał 1-0. Myślę, że tak to było, był to naprawdę dobry turniej z naszej strony, z młodego Macieja, 15-latka, przypominam. I tak się kończy turniej przedsezonowy. Mam teraz do Was prośbę. Napiszcie w komentarzach, co mam poprawić, w sensie ile chcielibyście wiedzieć ze skrótów meczów, bo mam pomysły, tylko żeby ze skrótów meczów to wrzucę tylko bramki, bo myślę, że ciekawe sytuacje to, jak mało osób by to interesowało, a myślę, że bramki każdy by chciał pooglądać, szczególnie pewnie bramki młodego Macieja. Ale tak, napiszcie w komentarzach, co mam też poprawić. Przepraszam też, że mówię mega cicho, ale po prostu mega się stresuję. Jest mój pierwszy filmik. Nie zapomnijcie zostawić suba, lajka i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!